Na poprzednim grzybobraniu zebraliśmy 309 prawdziwków i to był mój rekord. A jak będzie dzisiaj i czy ten rekord uda się pobić, to wszystko przed nami. Zapraszam serdecznie na grzybobranie. No to fajnie się moje grzybobranie zaczyna, bo nawet nie zdążyłem wejść do lasu, a już mamy jednego grzybka. I tutaj w potykach mamy kolejnego grzybka. Ta-da! Także mamy dwie sztuki, a ja tak naprawdę nie wszedłem jeszcze do lasu, zobaczcie. Tam były te dwa i zobaczcie, dalej jestem przy samej drodze, dalej jeszcze na dobre nie wlazłem do lasu, a już mamy kolejną sztukę. To już jest trzecia, pięknie się zapowiada, bo tak jak widzicie, no jestem przy samej drodze, jeszcze nie wszedłem do lasu. I tak samo jak ostatnio mamy liczydło, ale nie tak samo jak ostatnio mamy nowy koszyk na grzyby. Mówiłem, że muszę się dorobić kosza i się dorobiłem nawet dwóch. Także dzisiaj mamy dwa kosze do zapełnienia. Nabijamy sobie trzeciego, obieramy go i lecimy dalej. I mamy czwartego prawdziwka, tylko ten to taki już naprawdę duży. Ja nie wiem, czy go w ogóle będę brał ze sobą. O, proszę zobaczyć. Taki duży, spory, no już zielony. Nie będę takiego brał, bo już jest stary, pewnie i robaczywy, ale to sobie zobaczymy. Ty, nawet że zdrowy. Ale mimo wszystko nie będę go brał, ale wbijemy sobie. Czwarta sztuka znaleziona, ale grzybek zostaje w lesie. Dzisiejsze zbiory zaczynamy równiutko, godzina siódma. Mamy 6 po, no ale już parę minut jestem, parę prawdziwków mam. Także dzisiaj chodzimy od 7, podobnie jak ostatnio. I dzisiaj plan jest taki, żeby chodzić po prostu aż do bólu, aż padnę, czyli znowu z 8 godzin. Kolejny znaleziony, tym razem taki malutki dziubasek, czyli taki idealny jak do słoiczka. I mamy kolejnego. Właśnie miałem mówić, że trzeba się pokręcić, ale to nie wszystko, bo widzę już jeszcze jednego. Proszę zobaczyć. Mimo że miałem zbierać same prawdziwki, no to czegoś takiego to nie mogę zostawić. No patrzcie się, no przecież tego się nie da zostawić, no. I tutaj jeszcze taki malutki. Nie no, czerwone stojaki tu muszę wziąć. No widzę, że dzisiaj to się takie nawet większe trafiają. Tutaj zazwyczaj takich dużych to nie było. Zobaczymy, czy zdrowy? Zdrowiutki. Oj, czerwone stojaczki mnie zaczynają tutaj prześladować. Jeden, drugi, ale jakie piękne. I w oddali widzę jeszcze trzeciego i jeszcze czwartego. Ej, no miały być dzisiaj prawdziwki. Jakie piękniutkie. No ale je zabiorę ze sobą, bo aż szkoda zostawiać takie piękne grzyby. W końcu cię mam, bo od dłuższej chwili chodziłem bez żadnego prawdziweczka. No proszę zobaczyć, jaki dziwny, znaczy się dziwny, no. Taki niby mały, a jednak dojrzały. Zdrowiutki. Fajnie, fajnie. I mamy kolejnego, ale ten to będzie naprawdę najwyższej urody. Proszę zobaczyć, jaki. Baryłka, baryłeczka, cudo. No i takich grzybków sobie dzisiaj życzę. Z daleka coś pomarańczowego mi się mieni. I chyba dobrze mi się mieni. Oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, oj tak, oj tak. Jo! Ale baryłeczka, jeszcze piękniejszy niż ten poprzedni. O, a tutaj zobaczyłem drugiego. I też chyba będzie taki piękny, mięsisty. O, rewelacja. Także mamy dwa cudowne. Ojejciu, nie wiem czy wy go widzicie, ale ja już go widzę. Drzewo mnie przyciągnęło, nie bez powodu. Zobaczcie. Tydyn. Ależ piękny. Tutaj nawet obok jest taki malutki, ale jego to zostawimy. Niech sobie rośnie. Co za ładny skurczybyk, co? Gdyby to był mężczyzna wśród prawdziwków, to byłby uważany za przystojniaka, nie? Miałby powodzenie wśród kobiet. I na moim liczniku mamy już 16 prawdziwków i parę czerwonych kozaków. Dzisiaj jest cieplutko, pięknie. Więc nic, tylko chodzić. No to drzewo naprawdę dobrze, że mnie przyciągnęło, bo po drugiej stronie drzewka mamy kolejnego borowiczka. O, proszę zobaczyć. No powiem wam, że koszyk o wiele, wiele lepiej prezentuje się w lesie niż wiaderko. Koszyczek jest no piękny taki, kurde. Fajnie, mamy dwa koszyki. Mam nadzieję, że dzisiaj będą całe zapełnione. Patrzcie się na to. Jejciu. Dobra, zaczynamy to przedstawienie. Jeden, proszę bardzo. Drugi, w końcu trafiłem rodzinkę.
trzeci, czwarty, piąty, o tak, szósty, siódmy, a to nie wszystko, bo z drugiej strony widziałem jeszcze tego jegomościa. O, ale pięknie. W końcu ładny traf, bo już się bałem, że będziemy dzisiaj tylko pojedyncze znajdywać. 8 prawdziwków z jednego miejsca. Ta-da! I dzięki temu znalezisku mamy już 26 prawdziwków na koncie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dorodny jegomość, tak samo. To, że on tutaj jest taki zielonkowaty, to znaczy, że już jest dojrzały i znaczy, że już tak nawet i z 5 dni to może mieć. Pisaliście mi w komentarzach, puknij się. A to chyba nie chodziło, żebym się puknął w głowę, tylko żebym te grzyby popukał chociaż. Czy tu faktycznie jakieś zarodniki wypadają z tego? Nie wiem. Ale jak każecie mi dużo pukać, to będę. Weź takich nie zbierz, no. No nie zebrałbyś? No nie zebrałbyś? No bo mi się wydaje, że zebrałbyś. Mamy piękne choineczki, a pod tymi choineczkami proszę zobaczyć. No nie piękny? No piękny. Wrzucamy dwa kolejne. Robimy sobie klik, klik. I ile na tym klikaczu już mamy grzybów? 32 sztuki. I minęła pierwsza godzina mojego zbierania i mamy 32 prawdziwki, czyli mamy na godzinę 30 prawdziwków, czyli żeby pobić rekord z poprzedniego grzybobrania musiałbym chodzić ponad 10 godzin. No, chyba jest to ciężkie do wykonania. Takie właśnie dzisiaj odnoszę wrażenie, że tych grzybków jest troszkę mniej, ale są za to troszkę większe. Także jeśli chodzi o pojemność mojego koszyka, no to objętościowo tych grzybów jest nawet więcej niż ostatnio, ale to są właśnie grzybki troszkę większe, a ostatnio to były takie pertki i tych pertków było mnóstwo. Tak się koszyk prezentuje, no na razie nie ma szału, ale to dopiero początek, więc idziemy dalej. Tak patrzyłem się na tego podgrzybka i dzięki temu, że spojrzałem na niego, odkryłem coś fenomenalnego, bo pod tą choineczką jeden w takim pięknym meszku, drugi i trzeci. I w tych malutkich choineczkach kolejnego dostrzegłem. Także choinki oddają. O, i nawet jeszcze jeden. Patrzcie się, jaki malutki. W tych choineczkach jeszcze jednego znalazłem, którego wam nie pokazałem. No ale tego pokazać to wam muszę. Ale pod samą normalnie choineczką, nie? Przy samej łodyżce. Choinki rządzą, tylko że bardzo ciężko coś z nich znaleźć, ale jak już znajdziecie... O, raz... O, dwa... I tam widzę trzeciego. No ciężko się w nich szuka, ale są. No to chyba najpiękniejsze dzisiaj. Ależ petarda. Patrzcie się, jak sobie rośnie. Tu jeden i tam drugi. Zaczniemy od tego mniejszego. A tutaj... Juhu! Uła, ale piękny. Kurde, miodzio. I tak chodzę sobie po lesie i doszło do mnie, że wysyp u nas w Świętokrzyskim pod Kielcami trwa już trzeci tydzień. Zazwyczaj to było tak, że człowiek ledwo zdążył zobaczyć, że ktoś zbiera grzyby i już było po wysypie. A w tym roku to, co się wyprawia, to jest po prostu szok. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że wczoraj było 21 stopni, dzisiaj ma być 22, jutro ma być 20 stopni przy dużej wilgoci, więc te grzyby od nowa mogą się wysypać. A jeśli chodzi o wysyp, jeśli chodzi o grzyby, to cały czas chodzę sobie w tych choinkach. I sobie tak szukam, bo w tych choinkach trzeba chodzić bardzo powoli. Bo w tych choineczkach trafiają się, jak widzieliście, perełeczki. I kolejne perełeczki mi się trafiły, patrzcie się na to. Ta-da! Mamy grzybka pięknego. I właśnie przekroczyłem już liczbę 50 prawdziwków, także już jest całkiem spora ilość. No i całkiem fajnie wyglądają. A co my tutaj mamy? No chyba coś pięknego. Pewnie, że tak.
Ja jeszcze nie wiem, co to jest, ale jak widzicie, tutaj jest taka górka. Odkryjmy to razem. Tak jest! Prawdziwe, już się bałem, że to będzie jakiś zajęczy, jakiś podrabianiec. O, a mamy nawet i kolejnego. O, pięknie. Tutaj ktoś naobierał mnóstwo, a tu już rośnie kolejny. Patrzcie się, pięknie. Także mamy trzy, a nawet można powiedzieć i cztery, bo ten poprzedni, piękny, to rósł metr tam, od koszyka, więc wszystkie koło siebie, pięknie. Ale trafiłem miejsce, no powiem wam, że zbieram tutaj jednego za drugim. Tutaj dopiero co była ta cała kępa, tu mamy kolejnego. Tutaj już są... Aha! Dwa kolejne. Fajny las się trafił, fajny, fajny. Muszę tutaj się pokręcić, tylko szybko, bo ktoś tam chodzi. Nie wiem, czy wy tak macie, ale jak wejdę w jakąś miejscówkę taką, gdzie wydaje mi się, że jest tajna i ktoś wejdzie, to mam takie kurwa, po moim chodzi, ty kurwa. Ale sobie piękniśek w meszku rośnie, patrzysz. Ty, maluśku, ty. No, ale fajny. Obieramy go i zobaczymy, ile my tych prawdziwków już mamy, bo już się trochę chyba nazbierało. Wrzucamy go. Patrzcie się, jaki piękny. Klikamy raz i mamy 66. Całkiem, całkiem okej. Tydam. No i takie to ja mogę zbierać. Grzybki prezentują się, tak? Taką mamy miejscówkę, a ja sobie usiadłem na takim konarze, na takim pniu, bo mamy malutki pierwszy dzisiaj kryzys. Mam strasznie zmęczone nogi i ja dzisiaj naprawdę nie wiem, jak dam radę te 8 godzin po tym lesie chodzić. Może być ciężko, ale jakoś dam radę. I zmęczone nogi to jeden problem, ale zaczyna się robić drugi problem. Słyszycie to? Widzicie to? Zaczyna padać deszcz. Mamy w końcu znowu większą ilość. Jeden taki spory, fajny. Tutaj taki śmieszny. Drugi. I w oddali zauważyłem dwa kolejne, a nawet trzy. O, patrzcie się, dwa. I jeszcze tam rośnie jeden maluszek. O. Także mamy rodzinkę. Pięknie. Kurde, 2 metry dalej. Zobaczcie, co mamy. Tam było 5. A tutaj mamy 2. No fajnie, fajnie. Kurde, no ale mi się podobają te takie, wiecie, te w tych mchach. Tylko główki wystają takie piękne. Taki jest fajny kontrast. Wiecie, tutaj jest taki zielony, piękny meszek, a tu pomarańczowa główeczka wystaje. I kolejne trafiają do mojego koszyczka i zobaczcie, jak to z grzybami jest. Tutaj rosły, ktoś powyrywał, obrał, a tu rósł prawdziwek i tutaj rośnie kolejny. Zazwyczaj jest tak, że jak już rosną te prawdziwki, to po prostu takie, wiecie, 5 na 5 metrów i rośnie ich dużo. I tak właśnie chodzę po tym lesie, nic się nie trafia, no i w końcu wchodzę w miejsce, gdzie tych prawdziwków jest sporo. Albo ich było sporo, bo sporo obranych. No i znowu się chodzi parę minut i znowu się trafia na takie miejsce. O, widzicie, z tej strony też obrany. Także tutaj przy tym drzewie bardzo dużo ich rosło. I kolejna rodzinka nam się trafiła. Tutaj taki fajny maluszek. O, jeden. Tutaj drugi. I tutaj trzeci. Piękne takie młode. Zdrowiutkie takie. Czyżby to było to, o czym myślę? Patrzcie się, jakie rydze. Piękne. Superanckie. Wiecie, po czym poznać rydza? Bo często są grzyby, które są podobne. Rydza, jak przetniecie, to zobaczcie, jaki ma intensywny pomarańczowy kolor. Te inne, jak przekroicie, to to mleczko takie, to się wylewa takie białe, bo to się w ogóle nazywa mlecza i jakoś tam tak fachowo. I pod tym poznajecie, że to jest rydz. Musi być mega pomarańczowy, jak go przekroicie. A gdzie jest prawdziwek? No, a tu. Ale się schowałem. Proszę bardzo. O, i widzę kolejnego cwaniaka, ale się tu pochowały normalnie. Weź je znajdź. Jejciu, jaki dom jest piękny pod drzewami. O, proszę, tutaj drugi, ale patrzcie się na tego. No i weź go znajdź, kurde. Gdzie on to? Ach, patrzcie się, co ja wam zaraz wyjmę.
Ta-da! Jeszcze jednego przeoczyłem koło tych gałęzi. Troszkę, o, za nimi. Taki, kolejny. Tu był jeden, teraz podniosłem drugiego tutaj pod tą gałęzią. I teraz z innej perspektywy zobaczyłem jeszcze jednego, także ależ tutaj rodzinka rosła przy tej gałęzi. No i to mi się podoba. Ale to nie wszystko, bo szukam dalej wokół tej gałęzi i znalazłem kolejne dwa. I czerwonego kozaczka. Jeszcze jeden wkoło tej gałęzi rośnie. Koz już się robi ciężki, więc go zostawiłem i sobie robię takie kółko. I patrzę, czy tutaj coś nie rośnie naokoło. Ale ładny. Proszę zobaczyć, jaki. Nawet dwa. Tydym. Przepięknie. A to nie wszystko, tu były te dwa? A tu jeszcze jeden. Nie no, ręki mi braknie. Kurde, kolejne znalezisko. O! Taki. I wiecie, co jest najlepsze? W krzakach tam widziałem chyba jeszcze jednego takiego przepięknego, ale muszę te grzyby zostawić, żeby tam wejść, bo tam jest ciężki dostęp. Tu je położymy. O, proszę. Idziemy po niego. Czy to jest prawdziwek? Już widzę, że to jest prawdziwek. Juhu! Ale go wypatrzyłem, kurde. Proszę bardzo. Ale to nie wszystko. Jeszcze jeden. Dwa nawet. Ta-da! Ale tu mam grzybów. Dobra, ja to muszę tutaj naprawdę dobrze ten teren przeczesać, bo tu widzę, że jest mnóstwo tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A mamy tutaj na liczniku 94, więc mamy 104. Stówka przekroczona. No i pięknie. No ciężki teren, tam gdzie znalazłem przed chwilą tego dużego, ale warto po nim chodzić. Mówiłem, żeby się tu dobrze rozejrzeć, bo mamy kolejnego i kolejnego, także ciężki teren, ale są. To najważniejsze. I wracając do rydza, to zobaczcie. Wcześniej jak go przekrajałem, to było takie pomarańczowe mleczko. Tego jak przekroimy, to jest białe mleczko. Od góry wygląda tak samo, a jak go przekroimy, jest białe mleko. I to nie jest rydz, tego nie zbieramy. Ale mnie te grzyby rozpieszczają. Mam wrażenie, że z biegiem czasu znajduję ich coraz więcej. O, patrzcie się, jaki piękny. Sztos. Kosz prezentuje się już tak. A ja jestem z drugiej strony tego zagajniczka, gdzie znalazłem tyle grzybów i zobaczcie, co tutaj dojrzałem. No ciężkie warunki, ciężkie, ciężkie. Ale no wejdziemy. Patrzcie się. Numer jeden. Pyk. Dobra, sięgniemy tam. Numer dwa. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde, główkę mu urwałem. Nie zauważyłem. Dobra. Tutaj mamy numer 3. O! Proszę bardzo. Dopiero co stąd wyszedłem, przeszedłem 2 metry dalej. I proszę zobaczyć. Kurde, co mi te grzyby tak wylatują? Jeden. I drugi. Ale jakie piękne, takie fajne. Tak na wielkość to idealne, nie? Kolejne 2 metry dalej. Uła! Ależ. To już jest piękniutki. Nie no, bez kitu, muszę wejść tutaj, bo to nic z tego nie będzie. Ja muszę tutaj w tych choinkach pochodzić dokładnie, bo czuję, że tutaj sporo tego znajdę. Uła, ale dostrzegłem piękniożki na takim pięknym, malutkim meszku. Patrzcie się, raz. Dwa. I trzeci tutaj schowany, trzy. I nawet jest i czwarty. Tak czułem, że ten mech wystaje nie bez powodu, tak dziwnie. Ale to nie wszystko, bo mamy tutaj kolejnego wariata, czyli mamy piątego. I z daleka dojrzałem piękny okaz. O, proszę zobaczyć. Uuu, ale zjedzony, o kurde. No ale jest, czapeczka się uratuje. Mamy szóstego. O, czapeczkę weźmiemy. To nie wszystko, bo postanowiłem zrobić małe kółko wokół kosza, bo ciężko się z nim chodzi. I mamy tutaj dwa, ale mamy też i trzeciego. Proszę bardzo. Trzy.
Czy jest tutaj jeszcze jakiś? Halo, halo, proszę się odezwać. Jest. Dobra. Patrzcie się, takie już duże, ale też ma nogę całą zjedzoną. Dobra, to też czapeczkę bierzemy. Dobra. Ale jest. Halo, halo, czy jest jeszcze jeden? Kurde, jest. I to pod samymi nogami. Proszę, rósł, ale też pewnie ten sam ślimak czapeczki opieryniczył. Dobra, wracamy do koszyka, bo za dużo tych grzybów mam w ręku. Kurde, kolejny tu jest. Ja cię kręcę. Tam są dwa. Ojej. Dobra, zrobimy inaczej. Położymy je tutaj. Patrzcie się. Tu jest jeszcze jeden. I tutaj jest jeszcze jeden. Tadam. Ale ten to duży. Ciekawe tylko, czy zdrowy. Zdrowiutki. Ale jaja. Kurde, no powiem wam, że... No jest dobrze z tymi grzybami tutaj. Wracam do koszyka, a przy koszyku jeszcze ile nieobranych leży. Patrzysz. No trochę mi się ich udało uzbierać. Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzynaście. Ojej, zaraz chyba zemdleję. Patrzcie się na to. Ja pierniczę. No czy może być lepiej? Jejciu. Ale powiem wam, że może być lepiej, bo oprócz jednego takiego cudownego mogą być dwa takie cudowne. A nawet może być jeszcze lepiej, bo oprócz dwóch takich cudownych mogą być trzy cudowne. A jakbyś się dobrze pomodlił, to będą nawet i cztery cudowne. Ale to nie wszystko, bo jak masz duże szczęście, to trafisz jeszcze coś takiego. Jezus kochany, nie mam pytań, co tu się dzisiaj wyprawia? Kurde, ten korzeń jest potężny, tylko pytanie, czy... Dobra, skroimy go tak troszkę, o. Patrzcie się, totalnie zdrowy. Jezus. No i czy może być lepiej? Piękne, cudowne, zdrowe grzyby. Patrzcie, jak ten koszyk się prezentuje. Wszystko zdrowe. Nie no, cudo, nie? Po prostu cudo. A na liczniku już 136 prawdziwków i kosz prezentuje się tak. No jeszcze z 10 wejdzie takich większych i idziemy do auta to zanieść. A powiem wam, że dzisiaj zapowiadało się już średnio. Naprawdę na samym początku mówię, kurde, coś mało się trafia. Chyba dzisiaj tyle tego nie będzie. A co chwilę idę i zbieram jakieś grzybki, nie? Cały czas coś zbieram i nasz kosz ogromny już jest pełny. I widzicie, kolejne trzy. Już mi się pojemność koszyka kończy, a ja w dalszym ciągu trafiam. Patrzcie się. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ale spokojnie. To nie wszystko. 5. Jeszcze jeden. Kolejnych 6. I mamy równiutko 150 prawdziwków. Kosz już mam niemalże pełny. Ja sobie zapamiętam, gdzie to miejsce jest. Kurde, no kolejny widzę, nie? Zapamiętam sobie, gdzie to miejsce jest i postaram się wrócić tutaj z nowym koszykiem. No bo bardzo dużo tutaj się trafia i te tereny muszę bardzo dobrze obszukać. Bo jest ich tu mnóstwo, tych grzybów. O, jeszcze jeden. Kurde. Ciężki teren, ale grzybów pełno. Naprawdę, staram się już drogą wyjść z tego lasu. Ale nawet droga mi nie daje wyjść. O kurde. Wpadł od razu do kąpieli. No nie, no i jeszcze jeden. Kolejne dwa. Nie wyjdę, nie wyjdę. I o ile wcześniej deszczyk tylko sobie pokropił, to teraz chyba się już zaniosło, bo ogólnie jak patrzyłem w pogodzie, to koło 12, 13, 14 ma u nas tutaj padać. A nic, ale ja mam kurtkę przeciwdeszczową. I tak pójdę na grzyby, i tak. Próbuję dojść do auta,
i zobaczcie, tu już jest droga. I niech ktoś mi mówi, że daleko trzeba chodzić w lesie za grzybami, żeby coś znaleźć. Nie trzeba w ogóle znać lasu, wystarczy po prostu chcieć. Patrzcie się, ale to nie wszystko, bo ja już tutaj wcześniej jednego widziałem. Przy samej drodze. Zobaczcie. Auta jeżdżą. I czy trzeba daleko chodzić po lesie? Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. No nie trzeba. I pierwszy koszyk z grzybami wylądował właśnie w bagażniku. Typowy bagażnik wędkarza. Wodery, podbieraki, krzesło. Cuda, po prostu cuda. Moje auto wygląda tak zawsze, także ostatnio pomyślałem, że muszę kupić drugie tylko i wyłącznie na ryby, bo moja żona już chce mnie wygonić z domu i chyba będę musiał tak zrobić. Dobra, odpinamy sobie licznik, zabieramy go do drugiego koszyka, bierzemy nóż ze sobą. Mamy łącznie 165 prawdziwków. Jest super, jest super. I niestety się dosyć mocno rozpadało, ale ja akurat zrobię sobie 10 minut przerwy, odpocznę, zjem sobie jakieś jabłuszko, bananka, napiję się wody i idziemy dalej, bo nawet jak będzie tak padać, to ja nie odpuszczę. Nie ma szans. Koszyk pusty, nowy, drugi. Ja pojedzony. Ściągnąłem sobie tylko bluzę, bo wcześniej było mi trochę gorąco. I idziemy znowu do lasu napełnić drugi koszyk. Uhu! A napełnianie drugiego kosza zaczynamy takim oto jego mościem. Przepięknym. No takim to możemy zaczynać. Takiego długiego to dzisiaj chyba jeszcze nie znaleźliśmy, co? Ale jaki kurde taki nieskazitelny, niedotknięty niczym, piękny. Mamy gagatka schowanego pod korzeniem, znaczy się pod gałęzią. No ale ładny taki, spory, takie to są fajne. Dotarłem w to miejsce, gdzie tyle prawdziwków znalazłem wcześniej, tylko jestem jakby po drugiej stronie tej drogi. Zobaczymy, czy tutaj też będzie tak obficie. I w ściółkach po drugiej stronie również się trafiają. Prawdziweczki piękne. O, teren do zbierania, jak widać, hardkorowy. I tam widziałem jeszcze jednego. Gdzieś tutaj chyba był. O, tutaj jest. Tego widziałem, gagatka. Jaki żółciutki. Piękny. Te cwaniaki to już się tak chowają, że normalnie głowa mała. Ach. W takich gałęziach. Ja nie wiem, jak ja go dostrzegłem, ale ledwo co. Deszcz nie ustaje, niestety cały czas rząsi, miąsi, czy jak to się tam mówi. Mamy drogę, a on sobie rośnie tak. Ja nie wiem, co on wyprawia. W końcu jakieś trafy, bo już od naprawdę paru ładnych minut chodziłem i nie znalazłem żadnego prawdziwka. Ale już mamy. Udałem się teraz w zupełnie inne tereny. Tam, gdzie wcześniej miałem bardzo dużo grzybów, no to się okazało, że tam zbyt dużego lasu naokoło nie ma. No i po prostu już tam wyzbierałem. Musiałem się udać w inne tereny. No i tak przemierzałem. No ale coś trafiliśmy, bo widzicie, mamy. O, mamy trzy prawdziweczki. Fajnie. O, widzę czwartego. Więc może dobrze trafiliśmy. Może się coś zacznie w końcu. O, cztery. I kolejne dwa tutaj. Chyba trafiłem na dobre miejsce. I słabiutko ostatnio coś, słabiutko. Mamy 189 prawdziwków. I ostatnie takie, no, pół godziny, czy ostatnia godzina, no to bardzo słaba. Znalazłem, nie wiem, 6-7 tych prawdziwków. Maksymalnie 10 powiedzmy. I to wszystko. I tak chodzę. I nie mogę spotkać miejsca, w którym byłoby ich tak więcej. Jakoś coś tak jakoś, gdzie bym się mógł zacumować. Co chwilę tutaj mija mnóstwo ludzi. No i tak kurde, no nieciekawie to wygląda. Trafiają się pojedyncze. No ale za to ładne. I jesteśmy po drugiej stronie ulicy. Pochodzimy tutaj z godzinkę, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Tylko że na razie to jeszcze mam taki strasznie krzaczasty las, więc muszę iść trochę dalej i wejść głębiej i zobaczymy, czy tutaj warto chodzić, czy nie. Tu jest asfalt, a tu taki bambaryłek. Nawet z dzieciaczkiem. I kolejny bambaryłek przy samej drodze. O, ale tutaj jest bardzo dużo kolorowych żab i to naprawdę piękne i co jedną spotkam, to ma inny kolor. Naprawdę są fenomenalne.
A to zielone, a to czerwone, pomarańczowe, żółte, szare. Nie no, piękne są. No tutaj po drugiej stronie jest trochę bardziej dziko. Jakieś górki, no taki cięższy teren. No ale jakoś grzybów to tu nie widzę za dużo. No ale zobaczymy, zobaczymy. Nie ma co się, wiecie, za bardzo negatywnie nastawiać. Może jeszcze się coś trafi. No udało się trafić jednego. I tam po drugiej stronie rowu widzę drugiego. Nie, myślałem, że robaczywy, bo taki miękki korzeń. Ale nic z tych rzeczy. Może się tu rozkręcą, ty. Tam jakiego widzę ładnego. Tylko, że musimy przejść na drugą stronę. Siup! Kurde! No to zrobiłem siup. Patrzcie się. Dzieciństwo mi się przypomniało, gdzie sobie tak na dupci człowiek w zimę zjeżdżał. Dobra, musimy się teraz spiąć po tego. No ale zobaczcie, co mnie tutaj sprowadziło. Taki oto jegomość. No piękny, piękny. I zaraz obok kolejne rosną. Ty, no może jednak dobrze, że tu weszliśmy. O, wszędzie tu są choineczki. Ciężko się tutaj odnaleźć. Ale za to mamy najpiękniejszego dzisiaj prawdziwka. Chyba zdecydowanie. Patrzcie się. Znaczy się największy, może nie najpiękniejszy, bo te baryłki ogromne były piękniejsze, no ale duży. Jestem ciekaw, czy będzie zdrowy, ale zdrowiutki. Głowa mała, co? Mamy kolejnego, takiego pięknego. Zobaczmy z drugiej strony, bo tutaj coś, takie liście są podniesione. Co tutaj rośnie? A nie, nic. O, tam jest drugi. O, fajnie, fajnie. Czyli widzicie, no wszędzie się coś uzbiera, czy po tej stronie lasu, czy po tej. Jak się pochodzi, to się wszędzie znajdzie. Jak jest wysyp, to są niemalże wszędzie. O, i tu widzę kolejnego. Schował się skubany pod gałęzią, ale go mamy. O, jest jeszcze jeden. A jaki piękny, patrzcie się. Tydyn. Zająłem się tak mocno zbieraniem grzybów, że ominąłem liczbę 200. Mamy już 207 prawdziwków. No, także nie jest wcale źle. Ostatnio chodziłem bardzo długo, bo do 17 chyba, 17 coś. Teraz mamy około godzinę 14, także jeszcze 3-4 godziny jakbym chodził, to jak najbardziej mógłbym też dzisiaj tyle znaleźć. Tego muszę wam pokazać, bo jest piękny. Patrzcie się. Ale petarda, nie? I kolejny obok tamtego pięknego. Też kolejny przepiękny. Patrzcie się jaki. I tutaj widzę czapeczkę jeszcze jednego. Chodź tutaj do nas. Oj, urwała mu się głowa. No ale jest kolejny. No trochę powiem wam, że zabłądziłem. Znaczy się... No trochę celowo tu przyszedłem. Mamy tutaj autostradę z prawej strony. A ja znalazłem chyba najpiękniejszego prawdziwka dzisiaj. Wiem, że już to dzisiaj mówiłem, ale ten z daleka wygląda przepotężnie. I nawet jednego prawie zdeptałem, bo się tak na niego zapatrzyłem. Coś pięknego. Tu są dwa. A patrzcie się na tego wariata. No dobra, może nie jest najpiękniejszy, ale jest bardzo piękny. I tu mamy jeszcze dwa. O, pięknie. Family. Ale z daleka dostrzegłem prawdziwki w tym rowie. Tylko muszę uważać, bo już raz się dzisiaj wywaliłem. Uła, uła, ojejciu. Uła, o człowieku. Numer jeden. Przepiękne, ale idziemy dalej. Tylko muszę przejść. O. Patrzcie się, te to już takie dorodniaste. Ojejciu, 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 coś pięknego. Pięknie, zdrowiutki grzybek, taki spory, a taki zdrowy, coś pięknego. Zobaczmy tego drugiego. Dobra, tak go tutaj machniemy. Przezdrowiutki. No to zabieramy. A ten? Ślimaczka weźmiemy. Pyk, uciekaj. Dobra.
Jaki zdrowy. Nie mam pytań. Dobra, też go weźmiemy. Ależ piękne grzyby. No gdzieś prawdziwki lubią te dziury. Tam jest jedna, tu jest druga. No, przy samej tutaj dziurze. Proszę, jeden. Drugi. Trzeci. I czwarty. Mamy kolejnego. Ulala. No taki nawet spory chyba, nie? No pięknej urody tutaj te prawdziwki rosną. Widać, że tutaj nikt nie chodzi. Mają czas, żeby podrosnąć. Nikt im tu nie przeszkadza. Tylko taki jeden głupi Krystian tu wchodzi. No i dzięki tym dużym powoli się wypełnia mój kosz. Ale śmieszne te czerwone stojaczki, co? Fajne, fajne. A wezmę je. Tam jeszcze jaki jeden wielki. A ten wielki już niech zostanie. Powolutku już postanowiłem zmierzać do auta. Ale mimo to trafiają się jeszcze prawdziweczki. O, proszę. Pyk, pyk. Kurde, ten to z siusiakiem. No cały czas mi się coś tam trafia. Takie po dwie, po trzy sztuki. Patrzcie, jakie ładne. O. No są. Nie ma co narzekać. Kosz już prawie pełny. Więc super. A może się uda zapełnić ten kosz? Jakie trafy. Ale bambaryłka jedna. Patrzcie się. Bambaryłka druga. Przepiękny. I jeszcze mamy bambaryłkę numer 3. Ach. Patrzcie się. Duże, piękne. No. I o to chodzi. No jak się takie grzyby znajduje, to naprawdę się nie chce wychodzić z lasu. Co chwilę powiem wam, że mam takie kryzysy. Czuję się trochę zmęczony, boli mnie głowa, trochę mi się chce jeść, ale kiedy znajduję takie prawdziwki, to momentalnie o wszystkim zapominam. Kurde, idzie się pomylić, nie? Zobaczcie. Tutaj psiak, tu psiak, tu psiak. Tam psiak, tam psiak. A tu nie psiak. I tu też nie psiak. Pyk. I jeszcze jeden maluszek. Trzy sztuki. Zazwyczaj jak zaczynam obierać grzyby, to się rozglądam. I dobrze, że się rozejrzałem, bo mamy tutaj kolejnego pięknego, takiego dorodnego. Ale petarda. Ja powoli kończę dzisiejsze grzybobranie. Zobaczcie, tam jest moje auto. Tak się prezentują prawdziweczki i dzisiaj zebraliśmy 244 sztuki. Także fenomenalnie. Objętościowo bardzo dobrze, bo te grzyby dzisiaj były takie większe. Nie same małe pertki, tylko duże, piękne grzyby. Coś wspaniałego. Zaraz wam pokażę dwa kosze razem. Tak prezentują się dwa kosze. Ja mam jeszcze tutaj parę prawdziwków z wczoraj, bo wczoraj byliśmy pół godziny, z godzinkę byliśmy z dziadkiem mojej żony, bo chciał sobie pójść parę uzbierać, więc to są z wczoraj. Dosypiemy do pełnego koszyka i cudo. No to co? Mogę jechać do domu, nie? Ależ pięknie, ulalalala, coś wspaniałego. I myślę, że zbiory jak najbardziej udane. Chodziliśmy dzisiaj od 7 do godziny 15, czyli 8 godzin. Całkiem sporo, jestem już bardzo zmęczony, ale mam nadzieję, że wam się podobał taki film z grzybobrania. To był chyba mój najlepszy dzień na grzybach w życiu, także zostawcie łapkę w górę, subika i do kolejnych odcinków. Siemanko!